Jaki jest przepis na taką wysoką palmę? Lata praktyki, można powiedzieć, bo z roku na rok trzeba umiejętności, każdy osiąga jakieś. Też tak samo mam chłopaków, którzy z roku na rok noszą i po prostu i wiem, że mogę na nich liczyć i postawić tą palmę taką wysoką, bo nie jest ją sztuka zrobić, znaczy sztuka też jest zrobić, ale najgorzej jest podnieść tą palmę. A ile ma w tym roku palma? Tego roku ma 27 metrów, 43 centymetry. To nie jest najwyższa palma w historii? Nie. Moja rekordowa była 37 metrów i 78 centymetrów. A czemu taka niższa? Powiem pani tak, że oczekiwania moje były zupełnie inne tego roku, bo miała być wyższa, ale warunki atmosferyczne. Ja tak naprawdę jeszcze o północy kończyłem koniec, bo musiałem wysunąć z budynku palmę. No ciężko było zmieścić, deszcz padał, zabezpieczenie kwiatku, żeby to ładnie wyglądało na lipcińskim rynku. No i musiałem też zejść na dół po prostu z wysokości. A jak długo przygotowywaliście całą palmę? No bo wcześniej trzeba było przygotować kwiaty. Kwiaty przed środą popielcową zaczęły dziewczyny, a tak stricte palmę takie 2 tygodnie przed niedzielą zaczęły. I ile tych kwiatów jest na palmie? Około 800 będzie. A jeszcze proszę zdradzić, ile osób niosło palmę tutaj na lipniński rynek? W sumie 14 osób. Chyba też było tak, że zawsze, odkąd pamiętam i tutaj przyjeżdżaliśmy z redakcją, wasza rodzina przygotowywała palmę na konkurs. Tak, w sumie można powiedzieć, że przejąłem po bracie pałeczkę najstarszym, bo brat też robił rekordowe palmy. No i później tak doglądałem, jak on to konstruuje i gdzieś tam zacząłem sam budować, ale on i tak mi pomaga stawiać tę palmę. Palma wygląda imponująco, więc gratulujemy i życzymy zwycięstwa.